Dziękuję bardzo, pani marszałek. Wysoka Izbo. Artykuł 46 rządowego projektu ustawy o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej traktuje wprost o możliwości lub niemożliwości wykorzystania broni palnej przez pododdziały wzwarte. W punkcie pierwszym rzeczywiście wprost jasno jest to określone, że pododdział zwarty w swoich działaniach broni palnej używać nie może. Natomiast w punkcie drugim otwiera się furtkę, kiedy to funkcjonariusze czterech formacji Policji, Żandarmerii Wojskowej, Straży Granicznej, Służby Więziennej będą mogły tą broń używać. Ale jest ten zapis tak niejasny, że rozmyta jest odpowiedzialność. Nie będą wtedy, w momencie kiedy ta broń zostanie użyta, nie będą ponosić odpowiedzialności dowódcy i oficerowie, którzy stoją na czele danych zabezpieczeń, tylko poszczególni funkcjonariusze, którzy tej broni użyli. Istotnym było, aby ustalić, na jakich zasadach wydawana jest broń funkcjonariuszom, żołnierzom, którzy wchodzą w skład formacji pododdziałów zwartych. I dziękuję. Dlatego zadałem pytanie, pani marszałek, jeżeli pani pozwoli, panu ministrowi Stachańczykowi, jakie przepisy to regulują. Rzeczywiście dziękuję. Te przepisy zostały nam udostępnione, że tam się te kwestie są opisane. Dziękuję, panie pośle. Mam pytanie, dlaczego pan minister Stachańczyk okłamał wszystkich posłów dziękuję. I wskazał czas przepisy, na zadanie pytania się skończył. Tych decyzji w żaden sposób.